Myślę, że etap Królewski będzie jutro. Jutro jest zdecydowanie cięższy. Mówisz o górskich premiach? Górskie premia, również profil wyścigu, podjazdy, stopień uchylenia, trudność. Ale dobrze, że robi się takie wyścigi. Młodzież kolarska, która czeka na przepustkę do peletonu zawodowego, powinna na takich wyścigach mieć to kolarskie przetarcie. Jak najbardziej tak. Ściganie jest od startu praktycznie do mety. Tempo bardzo wysokie. Każdy z zawodników chce się pokazać i myślę, że o to chodzi. Nie przeszkadza, bo jesteś ty zmarznięty, twoi zawodnicy, specjalnie dla państwa. Nasz najlepszy kolarz, zwycięzca etapów Tour de France, mistrz Polski, zwycięzca wyścigu Tour de Pologne, proszę państwa, Tomasz Brożyna.